Czy ktoś może mi powiedzieć, jak wygląda taki dzień pracy doradcy w oddziale, oprócz siedzenia za biurkiem i picia kawy? W naszej pracy na pewno nie ma rutyny. Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy doradcami klienta. Klienci są różni, przychodzą z różnymi potrzebami, z różnymi problemami. My do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, pomagamy się rozwiązać każdy problem. A co w tej pracy jest najpiękniejsze, że ci ludzie do nas wracają i po prostu nam dziękują, są wdzięczni za tą pomoc i za ten czas. Jak wygląda kwestia realizacji wyników na takim stanowisku doradcy? Słyszałem, że jest duża presja na wynik. Odpowiadając na to pytanie, myślę, że w naszym banku są przejrzyste zasady premiowania na każdym stanowisku. Ale też nie ukrywam, że wiąże się to też czasami ze stresem i wybierając pracę w banku trzeba też o tym wiedzieć. Natomiast pracując sumiennie i konsekwentnie można dojść do ponad przeciętnych wyników i mieć przy tym dużą satysfakcję z pracy. Bank to jedna wieczna zmiana organizacyjna. W tym banku, nawet na najniższym stanowisku, musisz być osobą wszechstronnie samodzielną i od wszystkiego. Trochę w tym racji jest. Zmian jest faktycznie sporo, ale mam poczucie, że one idą w dobrym kierunku. Faktycznie musisz mieć szeroką wiedzę, ale też wiele umiejętności miękkich, które mogą cię przydać w różnych sytuacjach. Nie ma osób, które wiedzą wszystko, ale mamy narzędzia i działania, którymi możemy się wspierać, tak żeby budować naszą wiedzę. W banku pracują sami sztywniacy, a atmosfera jest beznadziejna. Nie pogadasz z tymi ludźmi. Halo, jacy sztywniacy! Praca w oddziale to przede wszystkim relacje i kontakt z ludźmi, a do tego wymagana jest dobra atmosfera. My nawet po pracy często ze sobą wychodzimy i się przyjaźnimy. Nigdy nie mamy siebie dosyć.